Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, na początku chciałem podziękować i ucieszyć się Państwa obecnością na promocji mojej książki 25 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie byliście Państwo obecni, gdzie był obecny ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec Janusz Dyrek, wojewoda lubelski, wielu, wielu gości. Rzecz niezwykle ważna, jeśli bierzemy pod uwagę promocję idei katolickiej uczelni w tym najbardziej głębokim, źródłowym wydaniu. A kiedy obserwujemy życie polityczne, coraz bardziej zaprząta nam głowę świat zachodni i nasze z nim relacje. I co ciekawe, na chwilkę, na drugi plan zeszły te relacje polsko-rosyjskie, choć trapimy się projektem budowy Nord Stream 2 łączącym Niemcy i Rosję. No ale jak widzimy, nie dotyczy to tylko Rosji, ale również Niemiec. Ale wielki niepokój towarzyszy polskiej scenie politycznej, a zarazem nam wszystkim, w związku z podjętą przez Kongres USA ustawą 447, gdzie nakazuje się rządowi amerykańskiemu monitorowanie i naciskanie krajów, gdzie został majątek pożydowski po Holokauście w czasie II wojny światowej i nie ma potomków, którzy mogliby to dziedziczyć, a miałyby to objąć różne środowiska, organizacje współczesne żydowskie, roszczące sobie pretensje do tego, ażeby ten majątek czy jakieś odszkodowania przejąć. Rzecz niezwykle kuriozalna, bo w całym cywilizowanym świecie prawnym, jeśli obywatele bezpotomnie zostawiają swój majątek, to przechodzi on na skarb państwa, a nie na jakieś organizacje, czy na kogoś, kto by uważał, że jemu się on należy. Kompletnie to i w prawodawstwie amerykańskim nie występuje, europejskim, no w ogóle w świecie cywilizowanym. Dziwi to tym bardziej, że Amerykanie jeszcze za czasów Baracka Obamy domagali się poszanowania praworządności w Polsce. To było wszystko w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podejmują ustawę no absolutnie niepraworządną, co oburza szczególnie środowiska polonijne, chcące interweniować choćby w Sądzie Najwyższym USA. Pokazuje to doskonale, że nasze relacje z Ameryką nie są aż tak idealne, jakby chcieli niektórzy, a na pewno nasz obraz relacji ze światem Zachodu, który wydawał się taki idylliczny, no nie jest aż taki. Oczywiście mamy pewne wspólne interesy, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę obronę wschodniej flanki NATO przed zagrożeniem rosyjskim, ale w innej perspektywie takie zagrożenie jak presja NATO, ażebyśmy oddawali trudne do określenia wręcz pieniądze czy też majątki, i to komuś, kto nie ma do tego prawa dziedziczenia, no jest rzeczą zupełnie kuriozalną, więc musimy się jednak spodziewać, że te nasze relacje z Waszyngtonem będą tym obciążone, skoro podejmuje się taką inicjatywę praktycznie, jeśli bierzemy pod uwagę parlament amerykański, bez znaczącego oporu. Nasza Polska, jednak taka naiwność spojrzenia na Zachód, również zostaje obnażona, zwłaszcza gdy przyglądamy się temu, co się dzieje w prawodawstwie zachodnioeuropejskim. Z jednej strony mówi się, że należy brać w ochronę zwierzęta, że te prawa powinny być respektowane na gruncie prawa europejskiego, a z drugiej małe, 20-kilkumiesięczne dziecko chore w Wielkiej Brytanii jest skazane przez tamtejszy sąd praktycznie na śmierć, jest skazane na brak pomocy, które każdy człowiek powinien mieć, którą powinien mieć udzieloną od służby tamtejszej zdrowia. Los Alfiego wywołuje wzruszenie czy poruszenie w różnych krajach, w szczególności w Polsce. Pojawiają się protesty i jeszcze do niedawna w Brukseli określano, że właśnie praworządność jest naruszana w Polsce. Ale ta sama Bruksela, pan Timmermans, w ogóle nie reaguje nad losem bezbronnego, chorego dziecka, którego nawet rodzice ze szpitala nie mogą wziąć po to, ażeby w innym kraju podjąć leczenie, no bo taki jest wyrok sądu. Jaki to jest świat,
gdzie życie ludzkie się nie liczy, a liczą się ideologie, liczą się prawa nawet zwierząt w tym zakresie, a prawa ludzkie, prawo do życia podstawowe i elementarne jest naruszane. Jaki to jest świat, gdzie reforma polskiego sądownictwa jest krytykowana i okrzyczana jako łamanie podstawowych standardów, a uderzanie w życie zupełnie odbija się głuchym milczeniem o mury czy też o budynki Brukseli. To jest kolejny przykład tego, że świat Zachodu przeżywa gigantyczny kryzys. Ten kryzys jak gdyby do nas też przychodzi, czy na nas ta fala idzie. I to też jak gdyby ściąga te łuski z polskich oczu, tej naiwności spojrzenia na Zachód jako na kraj czy krainę takiej szczęśliwości, wolności i przestrzegania wszystkiego, co zwiemy praworządnością. Tak nie jest. Musimy spoglądać na to wszystko realnie. Będąc częścią tego świata Zachodu, powinniśmy bardziej domagać się i walczyć o to, ażeby wrócić do wzorców klasycznych, a nie fascynować się wszystkiemu, co tam się pojawia, co się chce z tamtej strony wymusić, gdy czasem jest to wbrew naszemu interesowi, a czasem wbrew nawet temu, co nazywamy prawami naturalnymi człowieka. Szczęść Boże!